Pokaż, co masz. Potrzebujesz amunicji? Thank you.
Córko! Patty, w końcu! Ty stary łajdaku! Posłuchaj! Opuściłeś mnie! Zostawiłem ci worek złota! Tak chciałeś zapłacić za opuszczenie swojego jedynego dziecka? Wsadź sobie ten worek! Wzywało mnie morze! Dziś czuję to samo, co czułem wtedy! Znowu chcesz mnie zostawić? Co z ciebie za ojciec? Taki, który ma wrogów. Mnóstwo wrogów. Przebywanie ze mną bywa ryzykowne, dziewczyno. Chciałem, żebyś była bezpieczna. Jak dotąd bycie bezpieczną z dala od ciebie nie sprawdziło się, prawda? Pewnie byłoby lepiej, gdybyś była ze mną. Co ty na to? Mówisz poważnie? Ale oczywiście, że chcę z tobą płynąć. W takim razie, witaj na pokładzie. Ten typek, którego przyprowadziłaś, czy to kolejny wrażliwiec? Myślałam, że ci się przyda. Dopiero co wlazłaś na statek i już chcesz podejmować za mnie decyzję? Czy możecie przestać zachowywać się tak, jakby mnie tu nie było? Zamknij się! Zamknij się! Jeśli udowodni, że jest prawdziwym piratem, zabiorę go ze sobą. Ale ostrzegam cię, nie próbuj mu pomagać. Ten twój chłoptaś musi najpierw złożyć przysięgę, jeśli chce się z nami zabrać. Tylko on? Ja też powinnam. Po moim trupie! Nie kuś mnie, starcze. Moja córka nigdy nie będzie piratem. Byłabym lepszym piratem niż wy wszyscy. Zapomnijmy o tym i chodźmy się napić. Ach, tylko jeśli stawiasz, szalony staruchu. Za skarby tego świata! Tak jest, zdrówko! Mówiliście o jakiejś przysiędze? Ojciec weźmie nas ze sobą tylko, jeśli dołączysz do załogi. Musiałbyś złożyć przysięgę. Co to właściwie oznacza? Nic wielkiego. Przyrzeczenie wierności kapitanowi. Jeśli je złamiesz, może cię zabić. Ach, tylko jeśli stawiasz, szalony staruchu. Gonisz za moją córką. Powodzenia, chłopcze. Ale jestem pewien, że nie jesteś tutaj, by wzbogacić się kosztem inkwizycji. Czego więc szukasz? Szukam broni przeciwko Krakenowi. Doprawdy? I co z nią planujesz zrobić? Użyję tego do zabicia bestii. Ha! Nieźle! Ale harpun tytanów może posłużyć nie tylko do zabicia Krakena. Ktoś wystarczająco odważny mógłby wykorzystać go przeciwko Marze. Mara? Co o niej wiesz? Czego ja o niej nie wiem? Jest władcą tytanów i ma na swoje skinienie wielu sługusów. Tak jak ten, kto ma harpun tytanów. Zrobi wszystko, by go chronić. Rozumiem dlaczego. Co wiesz o harpunie tytanów? Wiem, kto go ma i gdzie go znaleźć. Wystarczy? Pamiętaj tylko, że nie będzie mu go łatwo odebrać. Rusz po niego razem ze mną. Muszę wiedzieć, że naprawdę go chcesz. Ludzie mówią, że jesteś przeklęty. Tak, mówią też, że trzymam potwornego węża morskiego w spodniach. Więc jesteś czy nie jesteś? Boisz się pływać pod kapitanem, nad którym wisi klątwa? Potrzebuję tej broni za wszelką cenę. Nawet jeśli sam zostaniesz przeklęty? Opowieści są prawdziwe. Zostałem przeklęty. I przeklęci będą wszyscy, którzy ze mną pływają. Nadal chcesz ze mną płynąć? Najpierw chyba się napiję. A, takich ludzi to ja lubię. Do dna! Biorąc pod uwagę, co cię czeka, będziesz potrzebował tego więcej. Mara wysyła na nas wszelkiej maści paskudztwo. Chce nas wykończyć, ale stary stalowo-brody jest dla niej za sprytny. Dlaczego chce cię zabić? Dla tej zdziry jesteś albo służącym, albo wrogiem. A ja służącym nie jestem. Widziałeś ją na własne oczy? Tak, spotkaliśmy się już i nadal żyje. Co się stało? Dosyć pytań.
Teraz musisz wykonywać rozkazy kapitana, a pierwszy rozkaz to więcej rumu. Kim jest kapitan Garcia? Powiedziałem chyba, że dość pytań. Owszem, ale... Dobrze, chłopcze, zejdę do twojego poziomu. Wybrałeś nie najlepszy czas, żeby zostać piratem. Obecnie toczy się wojna piratów. Słyszałem. To nie tajemnica. Ci łajdacy Garcia i Wrona sprzymierzyli się z Marą. Dała za to Wronie harpun tytanów, a Garcii trupią dłoń. Chcemy więc dopaść Wronę? Ale jacy my? Jeśli masz coś do niego, możesz zrobić to sam. Twoja córka mi ufa. Byłeś w Puerto Sacarico. Którą drogę obrałeś? Przez dżunglę czy przełęcz? Dżunglę. Ryzykowna. Dowodzi, że masz jaja. Problem tkwi w tym, że zabrałeś tam moją Patty. Co mam tu zrobić? Opowiedzieć, jak pokonałem Tytana Ognia? Albo o tym, że piję, walczę i rabuję jak każdy pirat stąd? To byłby świetny początek. Zawrzyjmy umowę. Dostarczysz nasz rum na pokład i będziesz w załodze. Cóż to ja słyszę? Pozbyłeś się Meksa? Zgadza się. A także utopca, z którym rozmawiał. Zdradził nas dla Mary? Tak? Dwulicowy łajdak. Mogłem się domyśleć. Należał do ludzi Garcii. Dobra robota, chłopcze. Nie straciliśmy go. Ponoć wklepałeś temu złamasowi Hankowi. Dobry chłopak. Ponoć walczyłeś z Morrisem. Dałem mu w kość. To świetnie. Jakiś problem z rumem? Ta stara gnida berbeluch nie ma już dla nas ani trochę. Powiem ci jedno. Nie wypływamy w morze bez naszego rumu. Ten szczur lądowy próbował mi wcisnąć, że ma problemy z dostawami. Mam coś, po czym zmienisz o mnie zdanie. Pozbyłem się tego paskudztwa. Nie interesują mnie twoje problemy z higieną. Mówię o potworach. Ogromnych. A, o to ci chodzi. Rozumiem. I zabiłem ich więcej niż Blake. Pewnie zmienił to w zawody. To chyba nieźle. Ale to nie ostatnia walka z tymi potworami, jeśli chcesz ze mną żeglować. Znalazłem skarb Pita. Wiem, chociaż, że umiesz odczytać mapę. Splądrowałem ruiny. To nie był najlepszy pomysł, chłopcze. Ukradnij ich skarby, a przodkowie Indian mogą się nieco na ciebie rozzłościć. Dam sobie radę. Jak będzie? Weźmiesz mnie na pokład? Niech pomyślę. Moja Patty cię lubi, ale mnie się to nie podoba. Nie boisz się utknąć? Walczysz z ogromnymi krabami. Blake mówi, że jesteś w porządku. I ta sprawa z Hankiem, Morrisem, skarbem Pita. Zmierzyłeś się z utopcem. Ograbiłeś ruinę. Jak brzmi decyzja? Patty ma chyba rację. Masz zalety. Złóż przysięgę i wchodzisz. Co to za przysięga? Każdy, kto ze mną żegluje, przysięga na własną krew, że jest prawdziwym piratem. Wspólna żegluga i wspólna walka. Tak robią piraci. Potem zostajesz piratem. I jesteś nim do dnia śmierci. Nie ma odwrotu. Jakie mam obowiązki na statku? A, dobre pytanie. Znajdziemy coś dla ciebie. Wachta na bocianim gnieździe, podnoszenie żagli, co tylko będzie trzeba. A podział łupów? Każdy dostaje swoją część, chociaż nie planowałem żadnych rabunków. Mamy szukać tej artefaktycznej broni. Już zapomniałeś? Rozumiem. Gotowy, by złożyć przysięgę? Jestem gotowy. Świetnie. Zdejmij ubranie. Ten chłopak potwierdził swoją wartość, ale jeszcze nie jest jednym z nas. Dopóki nie złoży krwawej przysięgi. Ha, to dopiero będzie zabawa. Cisza!
Powtórz za mną. Oddaję krew za załogę. Oddaję krew za załogę. Oddaję krew za kapitana. Oddaję krew za kapitana. Dzielimy krew, skarb i wrogów. Przysięga jest wieczna. Na całe życie i jeszcze dłużej. Witaj w załodze. Do dna! Jesteś na pokładzie statku Stalowobrodego. Nie obijaj się. Zrobione. Piratem jesteś i piratem pozostaniesz. Przygotować się do odpłynięcia. Ruszamy na wybrzeże Ostrzy. Ponieważ jesteś nowy na pokładzie, możesz wydać rozkaz odpłynięcia. Jak tam sprawy z Lolą? Słabo. Szkoda. Wiedziałem, że cię wydyma. Chciałbym. Kapitan mówi, ty słuchasz i wykonujesz. Jasne? Przejście! Masz na pisie! Za brodatą dziewicę! Poszukam jakichś resztek w kuchni. Biedna Lola. Na pewno już za mną tęskni. Daj mi jakieś wskazówki. Jakie? Pokaż mi, jak opatrzyć rozcięcie. Czym się tak martwisz? Dzieciaczek zadrapał się w rączkę, maleńka drzazga w palcu. Bądź facetem i nie rób z tego zamieszania. Ignoruj ból, przeżyjesz. Co myślisz o tym nowym? Jak to jest, piracie? Wiedziałam, że ci się uda. Jasne, tylko bez sentymentalizmu. Chodźmy. Stary nie chce mówić o swoim skarbie. Potrzebujemy więcej rumu. Chodźmy zatem. Dokąd? Gdzieś, gdzie jest wygodniej? Nie, to znaczy wszyscy razem? W sensie stawiamy żagle i płyniemy w stronę horyzontu? Może się przydać. Stare, dobre czasy. Gotowi do odpłynięcia. Słuchać, leniwe psy! Dalejże, na wanty! Precz z nią! Przygotować się do podniesienia kotwicy! W końcu dobrze. Wrona się zdziwi, jeśli myśli, że może się przede mną ukryć. Gdzie zaczniemy szukać? Nie wiem, ale czuję w kościach, że te patałachy na wieży nam powiedzą. Na wieży? Jesteś ślepy? Ta ogromna wieża z dwoma nierobami siedzącymi na szczycie. Widziałeś ją z morza. Dwóch nie stanowi problemu. Jesteś żądny krwi, co? Rozwiążmy im języki, zobaczymy, co wiedzą.
Stać! Kapuszeku? Teraz widziałem już wszystko. Piraci działają wspólnie z dzikusami. Stalowobrody? Co ty tu robisz, ty zrabulały kozojebco? Katajopi. Co on powiedział? Chłopcze, jestem kapitan Stalowobrody. Nie potrzebuję twojej zgody, żeby tu być. Kapusieku! Kapusieku bambule! Nic dobrego z tego nie będzie, prawda? Uważaj, co mówisz, dziadu! Kto z nami zadziera, ten zadziera z samym kapitanem Wroną. Wrona? Znałem go, gdy wciąż jeszcze czyścił pokład z Mewiego Łajna. Dosyć gadania. Zabić ich. Katajopi! Co to znaczy? To znaczy, że najpierw zabijemy tego idiotę, który nie mówi po naszemu. Na nich! A ty już wpakowałeś nas w kłopoty. To wszystko przez ludzi Wrony. Mówisz, jakby odpowiadali za całe zło tego świata. Dobra, przyjrzę się uważniej tej wieży. To dobre miejsce na obozowisko. Spójrz na to. Dobry rum z Takarigui. Aż włosy na klacie stają dęba. Stawiam, że to wyrób berbelucha. Siedzieli tu i pili? Gdyby nie pili, kiepscy byliby z nich piraci. To stara sztuczka. Przeciwnik się spija, a ty bierzesz go z zaskoczenia. Nie wiedziałem, że mam do czynienia z mistrzem strategii. Ty bezczelny szczeniaku! Niby czemu było ich tylko czterech? Widziałeś ich miny, gdy mnie zobaczyli? Posrali się w gacie ze strachu! Gdyby wiedzieli, że mają do czynienia ze Stalowobrodym, byłby ich tuzin! Niech nam się darzy! Na zdrowie! Co teraz? Wrona uzyskał pomoc od paru dzikusów, co nie znaczy, że wszyscy są po jego stronie. To chytra banda. Musimy się dowiedzieć, jak sobie pomagają. A co z protektorami? Jak ich znam, będą się kryli za barykadami w Puerto Isabela. Może jak włosy im na klatach wyrosną, to może pomogą nam przeciwko Wronie. Ale ja się ciągle zastanawiam, gdzie jest jego statek? Może ukrył go gdzieś na nabrzeżu? Może, no, ale nie sądzę. Gdyby został przejęty, stałby w Puerto Isabela. Co w tym okręcie jest takiego wyjątkowego? Cóż, a jeśli Wrona ukrył na nim harpun tytanów? Inkwizycja by go znalazła. Wrona byłby nędznym kapitanem, gdyby nie znał najlepszych schowków na swoim własnym okręcie. Co więc robimy? Musimy podjąć decyzję, którą można by nazwać samowolną.
Dowiedz się, czego Wrona chciał od dzikusów, albo udaj się na południe do Puerto Isabela i znajdź jego statek. Podstępne dranie. Pracują z dzikusami. To zagrywka Wrony? Skoro już tu jesteśmy, możemy się rozejrzeć.